Cześć, dziś postanowiłem się nauczyć jeździć na rowerze tyłem, siedząc na kierownicy. Nie jest to takie łatwe, ale idzie się tego nauczyć, dlatego zaraz będę to czynił. Powiem Wam jakieś podstawowe tutaj porady, które zauważę podczas trenowania. Podzielę się tym z Wami, mam nadzieję, że mi się uda i Wam też się uda. Wracam do dirtu, podszkolić technikę. No to zobaczmy, czy mi się uda. Jak zauważyliście, nie jest to takie proste, ale zauważyłem już pierwszą rzecz, czyli kiedy rower zaczyna nam składać się na bok, powiedzmy na lewy bok, to skręcamy kierownicą w lewo. Na początku jest to bardzo trudne, ponieważ jakby automatycznie organizm, umysł każe nam kontrować i kiedy rower kładzie nam się na lewo, my skręcamy w prawo, przez to ten rower jeszcze bardziej nam się kładzie i mamy problem. Na początku musimy myśleć o tym, żeby skręcać kierownicą w kierunku, w którym kładzie nam się rower. Czyli jeżeli rower nam się kładzie w lewo, skręcamy w lewo. Jeżeli kładzie nam się w prawo, skręcamy w prawo. Jest to trudne, ponieważ oprócz tego, że musimy myśleć o tym, żeby nie spaść z roweru, musimy też myśleć o tym, żeby kręcić kierownicą w dobrym kierunku. Oczywiście jeszcze sporym problemem jest wsiąść na ten rower. Nie możemy się tego bać. Po prostu stajemy tyłem do roweru, wciskamy pedał i od razu staramy się usiąść na kierownicę. W razie to po prostu zaskakujemy z roweru, nie ma co się po prostu bać. Trenuję dalej. Jak widzicie, idzie mi już całkiem nieźle, ale kolejne takie podstawowe rzeczy, które zauważyłem, to w miarę nabierania prędkości i doświadczenia musimy zacząć używać hamulca, żeby za szybko się nie rozpędzić, bo potem naprawdę ciężko jest zeskoczyć z roweru. Bardzo ważne jest to, że nie musimy cały czas pedałować. Myślałem, że po prostu trzeba cały czas pedałować, żeby nas ten rower nie zrzucił, ale nie, jeżeli czujemy, że idzie nam dobrze, nie chcemy szybciej, to po prostu przestajemy pedałować. Ten rower jedzie, korygujemy i najważniejsze jest to, że z czasem organizm już sam automatycznie zaczyna kierować tym rowerem. Mamy tą pamięć mięśniową, czyli gdy rower skręca nam w lewo, jakby z automatu my skręcamy w lewo, nie musimy już walczyć z tym rowerem. Jak widzicie, idę do przodu, trenuję dalej. Chcę po prostu nauczyć się tego dzisiaj w miarę dobrze, a potem trenować. No i chciałbym też, żebyście wy się tego nauczyli. Dobra, to teraz ponagrywam trochę z klatki jeszcze i poopowiadam po drodze, żeby nie stać przed tą kamerą, bo to nie są jakieś wiadomości informacyjne, żebyście oglądali mnie cały czas. Jest to kanał rowerowy, trzeba jeździć. Mam jeszcze problem z tym, że czasami źle położę stopę i ociera mi ona o oponę, albo z tym, że wpadnę w rotację i nie mogę wyjść i jechać dalej. Po prostu rower mi skręci i koniec. A tak to już idzie mi całkiem nawet nieźle. Mogę sobie jechać. No najgorzej właśnie jak ten rower mi skręci, to nie umiem już go wyprowadzić. Nie umiem też się obrócić do tyłu i zobaczyć ogólnie, gdzie jadę. Jeżdżę na pamięć. Najważniejsze, żeby znaleźć sobie miejsce, gdzie jest taki duży plac i wtedy nikomu, o oponę, nikomu nie przeszkadzamy wtedy i też jesteśmy bezpieczni. Dobra, to na tyle z gadania, bo ile można nagrywać o tym odcinek. Wszystko. I na koniec jeszcze
chciałem podziękować Danielowi. Wiadomo, o jakiego Daniela chodzi, ten co ma Rose de Bruce 2. To on mnie wprowadził do tej sztuczki, on mi pokazał podstawy, co robić, żeby to zaczęło wychodzić. To było dość dawno, olałem ten temat, ale postanowiłem do niego wrócić i w sumie te jego porady się przydały, bo bardzo szybko teraz to opanowałem. Także dzięki, Daniel, do zobaczenia na rowerze.